Dzisiaj kilka słów o meksykańskim horrorze pod tytułem Espectro z roku 2013, którego możecie znaleźć chociażby na Netflixie do obejrzenia, także zapraszam. Recenzja będzie krótka, ponieważ za dużo nie mam do powiedzenia, aczkolwiek byłem miło zaskoczony tą produkcją, ponieważ po zobaczeniu średniej 5.0 uznałem, że no, może być całkiem, natomiast pewnie cudów nie ma co oczekiwać. No i akurat, owszem, arcydziełem to nie będzie, na pewno nie jest w zasadzie, aczkolwiek horror, który mnie urzekł w pewnym sensie, ponieważ po pierwsze, nie jest on sztampowy, a to często się zdarza, szczególnie przy tych nowych produkcjach właśnie w tym gatunku, prawda? Jest to historia młodej, w zasadzie młodej, no 30-paroletniej kobiety i jest to bohaterka, która jest medium, natomiast przeżywa pełne traumatyczne wydarzenie, a mianowicie ktoś ją zgwałcił. Jest to pokazane właśnie na początku filmu. No i później wprowadza się do nowego mieszkania, bo chce po prostu, no wiecie, z dala od tej sytuacji po prostu być, chce się gdzieś odizolować, żeby przypadkiem ten facet już jej więcej nie znalazł, jej nie skrzywdził. No to wprowadza się do nowego mieszkania, pomaga jej w tym jej przyjaciółka, która właśnie pomogła jej znaleźć, tam się wprowadzić, zaklimatyzować i tak dalej. No i po tych wydarzeniach stwierdziła, że już w zasadzie nie tyle może co nie chce być tym medium, tylko ona działała na takiej zasadzie, że na przykład przepowiadała ludziom przyszłość z kart i tak dalej. No jakieś rzeczy w tym stylu to sobie tutaj robiła, zajmowała się czymś takim. No i właśnie stwierdziła, że już tego nie chce robić, bo te zdarzenia traumatyczne, ten gwałt strasznie źle na nią wpłynął i po prostu chce się od tego odciąć, oderwać. Natomiast w miejscu, w którym zamieszkała, okazuje się, że coś tutaj jej nie daje spokoju. Ale to nie jest taki horror na zasadzie jakiegoś, wiecie, gówna, że mamy jakieś opętanie znowu czy nawiedzony dom. Tylko tutaj jest otwarte, no przynajmniej trzy wątki są w tym filmie. Ponieważ właśnie jest wątek tego gwałtu i tego, jak ona sobie próbuje w zasadzie poradzić po tym wszystkim, jak się chce tego odizolować. Drugie to jest, że ona jest tym medium, w którego już jakby nazwijmy to pracę porzuciła, ale właśnie coś się zaczyna dziać po pewnym czasie od wprowadzenia się. Jest też wątek sąsiadki, którą ma naprzeciwko, ponieważ wydaje się ona być nieźle pierdolnięta i też uprzykrza życie po prostu jej. I z tego co wynika, uprzykrzała też życie innym współlokatorom, którzy tam mieszkali, bo ta bohaterka to odkrywa po jakimś czasie. Także to są takie trzy główne wątki, które ten film otwiera. Nawet można się na siłę tutaj doszukać, że jest jeszcze jeden czy dwa, chociaż to już bardziej wynika z tego, co z tych wątków, o których wspomniałem, natomiast faktycznie takie może jeszcze mniejsze wątki można z tego, że tak powiem, sobie tutaj odizolować, odseperować i one też będą jakoś tam funkcjonowały. I co mnie tutaj zaskoczyło, to że tych wątków jest sporo, jak na film, na horror, tym bardziej, który trwa półtorej godziny, bo raczej ten gatunek nie jest zbyt ambitny, więc zazwyczaj robi mniej wątków, a jak robi dużo, to nie potrafi ich wszystkich dobrze ugryźć i zamknąć i po prostu, wiecie, te wątki się nie do końca pokrywają, nie zachodzą na siebie, albo po prostu jednemu jest poświęcone dużo czasu, drugiemu mniej, trzeci w ogóle jest pominięty gdzieś i później się nie domykają, to wszystko nie ma sensu. Tutaj byłem zaskoczony ze względu na to, że te wszystkie wątki bardzo ładnie ze sobą tutaj współpracują, o dziwo. I faktycznie każdemu jest, myślę, poświęcona wystarczająca ilość czasu. Dzięki temu możemy również poznać naszą bohaterkę, której też bardzo dużo czasu jest poświęcone w tym filmie, bo praktycznie akcja cały czas dzieje się w tym domu. Oczywiście nie licząc tego tam wstępu z tym gwałtem, później jeszcze jakieś tam może ze dwie dosłownie sceny gdzieś nieznaczne, śladowe są poza domem, ale właśnie no, z dobrą godzinę 20 siedzimy w zamkniętym pomieszczeniu, także też trzeba tutaj dobrze popracować, żeby ten film miał sens, prawda? I może to być trochę nudne, bo jest mimo wszystko film dosyć wolno prowadzony ze względu na to, że dużo taki długi wstęp dostaje nasza bohaterka, zanim właśnie ta już taka faktyczna akcja ma miejsce, zanim się to wszystko rozpoczyna, pomijając oczywiście tutaj znowu też tę scenę gwałtu, mówię tutaj o tym po wprowadzce, co ma miejsce, no to poczekamy, zanim cośkolwiek tutaj zacznie tą bohaterkę, że tak powiem, niepokoić, ale po tej, no nie wiem, może to trwa ze 30 minut, zanim tutaj się wprowadzamy i klimatyzujemy i utożsamiamy się z bohaterką. Natomiast później już jest coraz lepiej, bo no dzięki temu, że właśnie ten początek jest troszeczkę taki przeciągnięty wręcz, no to jesteśmy w stanie coś o tej bohaterce się dowiedzieć i zobaczyć, jak ona tutaj będzie reagowała na pewne sytuacje. Też ona ma taką manię wręcz, że zainstalowała sobie kamery w domu, żeby mieć wszystko pod kontrolą, bo właśnie widzi różne rzeczy, albo na przykład chce poobserwować tą sąsiadkę, która jej się wydaje tutaj troszeczkę stuknięta, więc jakoś tak w celu też i bezpieczeństwa, i takiej chęci pewnych rzeczy, odkrycia pewnych rzeczy, czy po prostu poradzenia sobie ze swoimi problemami, właśnie instaluje te kamery. I to, co na końcu jeszcze mnie zaskakuje, to, że niby to jest horror, ma tutaj właśnie wprowadzony jakiś wątek paranormalny, ale z samego filmu, w samej końcówce wynika troszeczkę coś innego. Żeby się nie wydawać w spoilery, żeby nie powiedzieć wam, o co chodzi, to nie powiem.
Nawet bym śmiał tutaj powiedzieć, że jest to horror psychologiczny, przynajmniej po części, ale na pewno jakieś elementy psychologiczne ma, ze względu właśnie na to, że nie jest to takie typowe denne straszydło, które, wiecie, widzieliśmy już masę razy, tylko jednak się okazuje, że to ma głębsze trochę tutaj podłoże, że troszeczkę więcej w tym filmie jest pokazane, jest to jakoś głębiej właśnie rozbudowane, bo wiecie, jak to jest w takich typowych straszakach, nie? Coś tam straszy, wzięło się skądś, nie wiadomo skąd, nie wiadomo o co chodzi, albo wiadomo, ale no nie wzrusza to nas. A tutaj jednak końcówka przearanżowuje ten film w troszeczkę inną tutaj w ogóle, no w ogóle inaczej go odbieramy w tym momencie. Także moim zdaniem tutaj dużo rzeczy się po prostu udało. No i główna aktorka też sobie dobrze poradziła. Na początku nie byłem do niej przekonany, ale w końcówce filmu naprawdę zrobiła dobrą robotę, była nawet niezła sieka też w pewnym momencie, także ode mnie ta produkcja dostaje 6 na 10. Jak na meksykański horror to jest naprawdę dobrze, także polecam, jeżeli chcecie obejrzeć. Jeżeli ktoś akurat widział, no to dajcie znać, czy wam się podobało, jakie są wasze opinie na temat tego horroru. Aczkolwiek tak jak mówię, ja byłem pozytywnie zaskoczony, w końcu coś w miarę na poziomie, także polecam i do zobaczenia. Puede verlo todo, cariño.